Szanowni Państwo, wielu z Was, i nie dziwię się, zadaje sobie pytanie: kupować nawozy czy nie kupować nawozów, oszczędzać czy inwestować w tą grupę produktów. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnim czasie widzimy drastyczny wzrost ich cen, ale przecież to dotyczy również innych branż. Widzimy, jak, jak mocno napędza się inflacja, widzimy też wzrost cen innych produktów, i nie dziwię się, że zadajecie sobie takie pytanie. Grzesiu, co byś tutaj dodał, może, do tego tak na wstępie? Obecnie nasze decyzje co do ilości planowanych zakupów, czyli planowanego naważenia, będą miały wpływ na plon, ale też większe zakupy będą miały wpływ na jakość, szczególnie mówimy tutaj o pszenicy, czyli zawartość parametry białka, i to należy rozważyć na dzień dzisiejszy, jak najszybciej. No, oczywiście, e, powiedziałem ogólnie nawozy. Myślałem o azocie, który podróżał bardzo mocno, ale też i inne grupy produktów. E, produkty oparte o innych makroskładnikach, takich jak potas, fosfor, ale też mikroelementy, podróżały bardzo mocno. Widzimy to w ostatnich kilku miesiącach, ale ten trend jest ogólnoświatowy. Wydaje mi się, że nie wystąpił jeszcze nigdy dotąd, bo ja tak sobie analizuję. Sprzed kilkunastu lat przeglądałem sobie różne tam notatki, różne rzeczy. Oczywiście były takie pojedyncze. Podwyżki cen, które potem się regulowały, ale takiego trendu ogólnoświatowego ja nie pamiętam. Tutaj mamy jeszcze to połączenie z wysokim ceną na surowce rolnicze, więc tutaj, no, raczej to mamy tutaj sytuację długofalową i do wiosny tutaj nic się nie zmieni. Więc decyzje co do naszych zakupów, jeśli chodzi o azot, szczególnie do tych pierwszych dwóch terminów aplikacji, czy w zbożach chodzimy, czy tutaj w rzepaku, muszą być podjęte. Teraz, żeby zapewnić całkowity no, potencjał, polowania, który mamy na naszych polach i żeby go wykorzystać przy tych wysokich cenach, żeby na ten pociąg z tymi cenami też móc się załapać, tak? mając odpowiednią ilość towaru w sezonie 2023. A co do jakości, chcielibyśmy tutaj jeszcze przedstawić Państwu w dalszej części, jakie rozwiązania mamy, żeby tutaj poprawić wykorzystanie tych nawozów w tych pierwszych dwóch dawkach, tak jest! Czyli yy, na wstępie omówiliśmy ten cały problem, który nurtuje wielu z Państwa. Yy, myślę, że Grzegorz przedstawił to dosyć konkretnie. Ja bym dodał, że uważam, że 70-80% potrzeb nawozowych, jakie wynikają z plonów, z ich jakości, głównie do pszenicy, powinniście Państwo mieć zgromadzone. Przynajmniej. Całość na rzepak, na dwie dawki, na zboża. Innymi rzeczami możemy to troszeczkę podregulować i mamy takie możliwości, ale nie mając bazy, czyli 70-80% potrzeb nawozowych, nie mamy co szukać, jeżeli chodzi o plony, o ich jakość. No dobrze, no to może przechodzimy do meritum od razu. Grzegorz, no gdzie szukać tych oszczędności? Przecież, przecież nie w niestosowaniu nawozów, tylko gdzieś to możemy, jakby powiedzieć, lekko podreperować. Co byś powiedział naszym klientom, od czego powinni zacząć? Gdzie możemy poszukać realnych pieniędzy, które możemy zaoszczędzić bez uszczerbku dla planowania? E, musimy tutaj wrócić do naszej podstawowej wiedzy, którą wynieśliśmy ze szkół rolniczych czy ze studiów, żeby tutaj zrobić sobie bilans tego nawożenia azotowego, ile musimy kupić, a ile możemy tutaj uruchomić z gleby. Czyli tutaj to co mamy, macie państwo wszystkie badania aktualne u, uaktualnić. Dodatkowo wykonać badania na zawartość azotu mineralnego, szczególnie po różnych przedplonach i przy różnym akurat plonowaniu tych roślin w gospodarstwach. Wtedy też nam pozwoli to na obcięcie pewnych dawek, ale również zwiększenie na potencjałach, gdzie to jest wymagane. Tutaj chcielibyśmy przedstawić Państwu ogólne zalecenia to co do pozostałości azotu mineralnego w glebach ale zachęcam Państwa do uszczegółowienia u siebie na polu, w własnych gospodarstwach kilka prób, żeby móc zweryfikować to przy tak wysokich cenach, koszty nawożenia, żeby zrobić to racjonalnie i celowo. Oczywiście widzimy to na slajdzie, jakie przedplony, mniej więcej ile azotu pozostawiają w glebie, to są warunki średnie i to, co powiedziałeś, trzeba przeprowadzić tam w lutym pewnie, może koniec stycznia, jak gleba będzie niezamarznięta analizę glebową. W ciągu tam paru dwóch tygodni, trzech dostaniemy dane i oczywiście one mogą być takie, że możemy coś zaoszczędzić lub mogą być takie, że trzeba zastosować nawet więcej. Dlatego też trzeba na to zwrócić uwagę. Tam, gdzie oszczęd możemy oszczędzić, oszczędzamy. Proszę Państwa, kolejny slajd, jaki chciałbym Państwu pokazać, no to jest oczywiście odczyn gleby, który ma decydujący wpływ na przyswajalność i możliwość poboru przez rośliny z gleby poszczególnych składników widzimy, że obojętny lekko zasadowy praktycznie na wszystkie podstawowe makroelementy, azot, potas, fosfor wpływa nam pozytywnie. Ta, ten pobór przez rośliny jest możliwy prawie w 100%. Natomiast przy kwaśnym odczynie jest ogromna blokada składników, nawet jak one w glebie są, to na przykład w połowie dostępna dla bo albo nawet w 40%. I tu trzeba szukać oszczędności, że ktoś ocenia uregulowany no nie zrobi tego z dnia na dzień. To trzeba pracować nad tym od lat tutaj jeszcze od siebie bym dodał że przy niskim odczynie nie tylko rośliny mają problem z pobraniem tych mak makro mikroelementów raczej mhm. znaczy szczególnie makro ale też problem jest dla mikroflory glebowej która ma te jakby zapasy glebowe uruchomić tak? wraz z wapnowaniem podnoszeniem pH mikroflora glebowa działa i uruchamia bank który każdy z rolników ma na swoim polu proszę państwa kolejny slajd to też trzeba nie wolno przesadzać z wapnowaniem, z podnoszeniem pH, ponieważ przy pH powyżej 7 też następuje blokada składników, na przykład fosforu. To jest na przykładzie fosforu widzimy to przy przy 8 pH powiedzmy pobór jest możliwy w 60%, czyli też nie wolno przedobrzyć. Tego jeżeli chodzi o wapnowanie. Dlatego bardzo ważne jest badanie gleby pod kątem makroelementów odczynu gleby raz na 3-4 lata i dostosowanie całego nawożenia w bloku przez Yy, kilka lat, żeby to po prostu uregulować, yy, żeby też w drugą stronę nie przesadzić za dużo, nie dać, żeby po prostu nie zblokować sobie tych składników, które w glebie są. Grzesiu, co byś jeszcze powiedział, gdzie powinniśmy szukać oszczędności? Mówimy o zasobnościach, mówimy o azocie mineralnym, ruchliwym bardzo, dlatego styczeń, początek lutego badamy, zobaczymy, czy możemy przeoszczędzić coś, czy nie. Co jest jeszcze ważne w całym tym zbilansowanym nawożeniu? E, tutaj myślę, że również, żeby wykorzystać ten azot, który jest glebowy, ale pozostałe też pierwiastki, które nieśliśmy na pole, też nie zapominajmy o siarce. Siarka, podobnie jak azot azotanowy, nie jest tutaj kumulowana w glebie i musimy corocznie uzupełniać tutaj te niedobory na początku sezonu wegetacyjnego, szczególnie w formie siarczanowej, która jest wtedy dostępna od razu i pobierana przez rośliny. I tutaj... Ten element musi być zawsze uzupełniany wiosną w odpowiedniej ilości, co najmniej 20-30 kg w przypadku zbóż, a 40 nawet do 50 kg w przypadku rzepaków czy roślin strączkowych. Te slajdy, które widzicie Państwo, pokazują kontrolę i braki w nawożeniu siarką i różnice w wigorze tych roślin, które Państwo widzicie w rzepaku, czy yy, tutaj, akurat w przypadku pszenżyta na grzebie lżejszej. To po prostu gołym okiem widać już w drugiej części kwietnia, jak te rośliny zachowują się. Nawet przy zmniejszonej dawce azotu, po prostu jest jego lepsze wykorzystanie, a siarka, tak samo jak to są aminokwasy egzogenne, tak, tak w żywieniu roślin, ci, tak samo w żywieniu zwierząt, musimy je podać tutaj w takim premiksie, jakim są właśnie mikroelementy i siarka. Też wykorzystanie azotu warunkuje pokrycie właśnie potrzeb nawozowych siarką. Slajd tutaj obecny pokazuje, że po prostu to też jest wąskie gardło, ponieważ ta siarka, która jeszcze 20 lat temu spadała z kominów, w tej chwili jest wyłapywana w filtrach i nie trafia na nasze gleby. Musimy tutaj nawozić i zidentyfikować nawożenie właśnie tym pierwiastkiem, szczególnie właśnie przy wysoko plonujących uprawach, ale też w przy przypadku jakościowych, pszenicy jakościowej, tutaj no, siarka jest nieodzowna. Oczywiście... Trzeba popatrzeć też, że przy drastycznych niedoborach siarki, jak na tym slajdzie widzimy, nawożenie nawet jak będzie odpowiednio wysokie azotem, ono nie będzie po prostu przyswojone, to będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto i na to zwróćcie Państwo uwagę, to co Grzegorz powiedział, widzimy tu jeszcze jeden slajd. Stosunek azotu do siarki w rzepaku powinien wynosić 4 do 1 w nawożeniu, czyli w nawozie podajemy 40-50 kg siarki na około 4,5 tony plon z hektara, bo przecież w tej glebie to będzie 5-10 do kg maksymalnie. Siarka jest też ruchliwa, jak i azot. W zbożach to będzie 6 do 1, czyli powiedzmy przy 200 kg 180 to będzie 25-30 kg S zastosowane i o tym Grzegorz mówił. Proszę Państwa, kolejny temat to jest mocno zbudowany system korzeniowy. Ja tutaj mam zdjęcie, które otrzymałem od klienta pod koniec października, 5 października siew pszenicy z superpowerem doświadczenia. O tym mówimy od wielu lat. Mówiliśmy o odporności na suszę mocniejszy system korzeniowy to lepsze wykorzystanie wody, odporność na suszę ale to także lepsza regeneracja po zimie, gdyby były trudne warunki lepsze krzewienie produkcyjne, ale też. Pobór składników pokarmowych z głębszych wraz z gleby, tych głębiej umiejscowionych, powiedzmy azot mineralny, który przy opadach deszczu e, wiosną czy na wczesnym latem, będzie nam się przemieszczał w głąb profilu, my go możemy szybciej złapać, jak będziemy mieli silniejszy system korzeniowy, lepiej go wykorzystać, a nie, że pójdzie nam do wód gruntowych i będzie nam je po prostu zanieczyszczał, tak? Spróbujmy z tego skorzystać, oczywiście to roślinozimek nie doprawił biologiczną zaprawą, to jest super power, już tego nie zrobi, ale w roślinach jarek jak najbardziej zachęcamy, to jest koszt w zbożach około 20-25 zł do hektara, natomiast w rzepaku czy w kukurydzy to są groszowe sprawy, tak. Proszę Państwa, kolejnym tematem, który chcielibyśmy mówić, to jest nawóz nowej generacji NHC Delta. Mamy tutaj nasze doświadczenie z Radostowa nadmierny rytmo z roku 2019. Widzimy tutaj e, wzrost plonu od 4 do 5 kwintali, ale też widzimy bardzo mocno wzrost parametrów, czyli jakość tego ziarna. To było oczywiście przy nawożeniu około 200 kg na hektar, ale plony tam były w 2019 roku rekordowe, bardzo wysokie, około 12 ton z hektara, także też i pobór tych składników był większy. Pamiętajmy, że rośliny w pierwszej kolejności tracą nam jakość, a potem plon. Mamy to z niektórych lat, jak były rekordowe plony ponad przeciętne o półtorej, 2 tony wyższe zbóż dobrych opadów, to pamiętamy, że nie łapaliśmy jakości. To też było związane z nienawożeniem na przykład, siarką, o czym Grzegorz powiedział, ale też yy, po prostu najpierw budową plonu, potem z jakością. Kolejny slajd z doświadczeń to jest przykład z doświadczeń brytyjskich, że mimo im mamy wyższy potencjał planowania, tym uzupełnienie tych chwilowych niedoborów, które pojawiają się nawet na stanowiskach zdawałoby się mocnych, tak? ale w wyniku intensywnego wzrostu roślin po prostu daje nam efekt tutaj pozytywny z wyższe plonowania, tak? ale też lepsze wykorzystanie, a tutaj jeszcze dodatkowo wapń zawarty w delcie daje nam tutaj odporność na wiele czynników stresowych co przykłada się później na właśnie ten efekt plonotwórczy, czyli te rośliny e, mogą lepiej wykorzystać tą potencjał stanowiska w naszym gospodarstwie. Przypomnę Państwa, tu jest doświadczenie też z rzepaku, też brytyjskie, prawie 600 kg wyższy plon. Myśmy je prezentowali też w ubiegłym roku, ale to jest bardzo ciekawy temat. Rekordziści świata, czy też Europy stosują ten nawóz nie bez kozery. Zresztą tu nie chodzi tylko o rekordy, bo oczywiście wybiera się 10-20 hektarów, w którym chce się pobić rekord kraju czy świata, czy nawet 5 hektarów pewnie wystarczy. Natomiast tu też chodzi o średni plon w gospodarstwie, który bardzo mocno jest windowany. Tak? I tutaj te różnice są też bardzo istotne. 600 kg nasion rzepaku z hektara, to dzisiaj to jest przy dzisiejszych cenach prawie 2000 złotych przychodu różnicy. tak? Zabiegi wykonujemy razem z zabiegami ochrony roślin, czyli mamy dodatkowych wjazdów pole dodatkowych kosztów, jak przy stosowaniu standardowych nawozów. Ja oczywiście nie mówię o tym, że robić deltę, inne rozwiązanie, stosować azotu, bo to od razu powiedzieliśmy na początku, że te 70-80% potrzeb nawozowych musicie mieć w tym siarkę, która pozwoli nam efektywnie wykorzystać, natomiast innymi rozwiązaniami, takimi jak badanie zasobności gleby, też wazot mineralny wiosną, bo to jest ruchliwe, pada deszcz, będzie jego mniej, będzie ostrzejsza zima, zamarznięta glaba, będzie go więcej. Jak będzie go więcej, nie wiem, 20-30 kg, to możecie 70 czy 100 kilo seletry realnie zaoszczędzić. A to już są dzisiaj potęże pieniądze. To jest między 200 a 300 zł na hektar. Ale oczywiście trzeba wiedzieć, co mamy, trzeba to zbadać, bo być może trzeba będzie te 50 czy 70 kilo czy 100 dorzucić. Takie warunki również mogą być. Proszę Państwa, jak my to porównujemy, to nie jest wzięte z sufitu. To są badania wieloletnie naszych doświadczeń. Produkcja 10 litrów delty odpowiada około 100 kg saletry amonowej. Około 30-40 kg azotu może zastąpić. W trzech, powiedzmy, yy, czterech dawkach, 2,5-3 litry stosowane od fazy gdzieś w początku 3 do o, początku kwitnienia, czy też nawet do dojrzałości mlecznej ziarna, to oczywiście kontaktować się możecie z agronomami, oni wam wytłumaczą, o co tutaj chodzi. I to jest na pewno Yy, konkretna informacja. Mamy, robiliśmy doświadczenia z obniżoną dawką ozotu około 10-15%, tam 10 litrów delty w zupełności wyrównywało nam plon i utrzymywało jakość, natomiast przy podobnym nawożeniu ta jakość plon wzrastał, jak widzieliśmy nawet w takim radostowie, 4 czy 5 kwintali przy plonie rzędu 12 ton, to już dosyć wysokim, tak? Yy, wzrastał nam o 4 czy 5 kwintali, ale dawał nam też 0,7 czy 0,8% więcej białka, co na pewno w przyszłym roku przy niedoborach Nawozów azotowych, czy też siarkowych, czy innych na rynku globalnym, ja mówię o rynku światowym, będzie miało wpływ na ceny. Tu pszenica jakościowa jestem pewien, że będzie dużo droższa jak pszenica paszowa, i to będzie dodatkowy walor, który możecie uzyskać w cenie za jakość produktu namacalny, który pewnie może zwrócić 50 albo 60% wzrostu kosztów tych, które mamy dzisiaj na nawożeniu. Tutaj jeszcze tak bym, jeśli chodzi o deltę, ma też efekt taki jakby biostymulatora, gdzie mamy przeciwdziałamy tutaj pewnym antagonizmom, które wynikają z naszego nawożenia dużej dawkami mniej potasu, azotu, czy ewentualnie fosforu. Problem właśnie pojawia się w tych trudnych momentach szybkiego wzrostu, w momencie strzelania być było, czy w momencie tuż formowania kłosa, i Szybkiego wzrostu przed kłoszeniem, wtedy dodatek wapnia daje pozytywny efekt bardzo mocno na tutaj plonowanie. To widać, to było widać na tych doświadczeniach polskich czy angielskich, I również naszych rolników. Wrzesiu, OK. mówiliśmy o delcie, mówiliśmy o siarce, badaniach glebowych, kondycji roślin, cenach. No to, co jeszcze możemy zrobić, żeby poprawić efektywność tego całego nawożenia? Wielu z nas zrobiło szczędności jesienią w przypadku nawozów nawożenia podstawowego. I akurat tutaj nie zawsze każdy ma budżet, żeby móc tutaj uzupełnić NPK, ale myślę, że takim rozwiązaniem, które może poprawić wigor naszych upraw, czy to rzepaku, czy zbóż, szczególnie wiosną, w trudnych warunkach, poprawić regenerację systemu korzeniowego, który ma sięgać właśnie po azot, ale pozostałe składniki fosfor potas. Z Całego profilu, ale również z warstwy podornej poprzez nawożenie właśnie dolistne fosforem w połączeniu z mikroelementami Właśnie naszym Prolifem Maxem, gdzie właśnie fosfor i mikroelementy skalatowane bezpiecznie w pełni potrafią wykorzystać tutaj potencjał naszych upraw. Korzyści jakby tutaj ze stosowania tych rozwiązań są e, wielorakie, tak? ale po to, żeby tutaj móc to wykorzystać, powinniśmy pewne elementy jakby tutaj uzupełnić. Czyli również dodatek boru. Nie zapominajmy o tym składniku. Nie tylko buraki czy rzepak, ale również zboża tam 50-100 gram tutaj boru pozwolą wykorzystać lepiej tutaj pozostałe pierwiastki, które wnosimy na plantacji. W w najbliższym roku też powinniśmy skupić się na takim małym elemencie w nawożeniu, jakim jest molibden, który często jest pomijany przez rolników w innych uprawach poza rzepakiem, ale powinien tutaj znaleźć miejsce i w naszym rozwiązaniu, jakim jest Prolif Max, akurat widzicie, również w składzie też kilka gramów molibdenu jest podawane, ale zachęcamy do zwiększenia tego nawożenia dwu-trzykrotnie w tym sezonie, żeby wykorzystać. Pamiętajmy, jedna cząstka molibdenu warunkuje nam wykorzystanie miliona cząstek azotu, więc tutaj ta dźwignia, aż się prosi o wykorzystanie w tym sezonie w mocniejszym, tutaj większej skali w naszych gospodarstwach, naszych uprawach, na naszych polach. Też cynk tutaj poprawia wykorzystanie azotu gospodarki azotem, ale to, co mówimy od okresu jesiennego cynku korzenianie się, choroby tutaj podstawy, ale również zwiększona odporność na stres, upały, upały czy promieniowanie UV ale też bardzo mocna korelacja zawartości białka w roślinach a dostępności cynku, czyli też uzupełnienia o ten pierwiastek w dalszych etapach rozwoju, czy w momencie strzelania weźbło, w przypadku zbóż, czy kłoszenia, jak najbardziej jest wskazane w różnych produktach, w zależności od sytuacji. Te rozwiązania tutaj podpowiedzą dla Państwa nasi doradcy. Rzesiu Wiem, że przeprowadzałeś, przepraszam, sporo doświadczeń, które też pokazują nam dobitnie jakość stosowania nawożenia do listnego i na co ona wpływa. Może powiedz kilka na temat jednego z nich, tutaj widocznego na to, tym to slajdzie. To jest e, przykład z roku 2019. E, rolnik akurat, to jest e, slajdy są z okresu zimowe, raczej 2020, ale natomiast rolnik już w 2019 wiosną miał podobny problem, że plantacja zaczęła mu obumierać i poprzez nawożenie doglebowe nawozami kwaśnymi, czyli zakwaszanie i dolistne uratował tą plantację i mając w pamięci tą sytuację na swoich polach również w tym kompleksie obok na kolejnych polach, gdzie zasiał pszenicę jesienią już wykonał zabieg w listopadzie mikroelementowy właśnie Prolifmax Max i ProCam Mangan. I tutaj widzimy zdjęcia z kontroli, już jak ta plantacja zaczęła się zachowywać, obumierać, tak, zmieniać barwę w styczniu i w marcu. Wiemy jaki to był okres, akurat w okresie takim zimy z małymi opadami śniegu. I proszę zobaczyć, co by się stało, gdyby rolnik tego zabiegu jesiennego nie wykonał. Ale też na plantacjach wtedy trzeba mocno lustrować i te zabiegi, tam gdzie jesiennych nie było. Jak najszybciej wykonać już takie zerowe również w marcu w roku 2020, może 2022. Proszę Państwa, mówiliśmy o mikroelementach i wielu innych rzeczach. Mówiliśmy też o delcie, o siarce, o nawożeniu, o pH gleby i tak dalej zasobnościach. I tutaj możemy pograć tym, gdzie możemy szukać oszczędności, bo na pewno nie w tym, żebyśmy nie stosowali nawozów. Ale mamy inną ciekawą pozycję. Jest to biologiczny produkt o nazwie handlowej Azotopower. Mechanizm jego działania zawiera w tym składzie bakterie azotobakter i arthrobakter. Mechanizm działania jest dosyć podobny do tego, który znamy yy, z roślin motulkowych. Znamy bakterie brodawkowe, które wiążą nam azot i tam możemy pozyskać kilkadziesiąt kilogramów azotu w, w, w czasie okresu wegetacyjnego. Dla rośliny motylkowej uprawy, ale też dla roślin następczych, jak te resztki pożniwne się rozłożą. Wiemy, że po motylkowych mamy znacznie więcej tego składnika w glebie, jak po, stand, jak po zbożach czy innych standardowych uprawach. Proszę Państwa, parę za o azotopowerze. Jest to ciekawe rozwiązanie. Stosujemy je w formie oprysku 100 gram na hektar. Prowadziliśmy sporo doświadczeń. doświadczenia, też e, sprzedajemy go od dwóch lat do klientów, którzy przeprowadzili też swoje badania i sporo zakupili towaru. Co mówimy? My nie mówimy tutaj, że taki azotopower zwiąże nam 100 kg azotu, czyli 300 kg saletry. Zastąpimy. Nie, broń Boże. Mówimy, że to będzie 25 kg do 30, czyli na produkcję dobrej jakościowo pszenicy jednej tony. To już jest duży temat. Przy kosztach niższych o ponad 40% jak standardowe nawożenie. Robimy to przy okazji zabiegów w formie oprysku, lub też może być mieszany z RSM-em w formie nawożenia. Po co z RSM-em? Po co sens taki? Możemy zejść o na przykład 50 litrów czy 450 litrów RSM-u z dawką dając 100 gram azotopowera, który nam uzupełni właśnie. O te 25 czy 30 kg azot. Możemy też ten deficytowy RSM zastosować na większą powierzchnię i będziemy mieli niższe koszty przy bardzo dobrym efekcie. Oczywiście czego nie możemy robić? Stosować azotopowera z fungicydami. To się eliminuje. I tyle. Spróbujmy zrobić to do gleby czy w roślinach jarek, jak na przykład kukurydza, zboża, czy burak, zrobić to przedsięwzię, tak? Czy z herbicydami. Grzesiu, co byś jeszcze tutaj może dodał? To są nowe rozwiązania, akurat, które są wdrażane w rolnictwie, ale to są szeroko stosowane również poza Europą. A nowy zielony ład też będzie nas zmuszał do sięgania po takie produkty, żeby tutaj móc tutaj wykazać się i dwukierunkowo odżywiać te nasze rośliny, nie tylko poprzez nawozy sztuczne, które będą coraz bardziej ograniczane, ich stosowanie w dawkach, ale również w porach. To co już mamy do czynienia na zachodzie, że w okresie jesiennym Zakaz jest stosowania nawozów azotowych na większości upraw, czy w Niemczech, czy w innych krajach, co często odbija się na kondycjach roślin. A właśnie rozwiązania biologiczne tutaj jakby się wpisują w ten trend i tutaj efekt namacalny, które te kilogramy azotu, które w ciągu sezonu tutaj te produkty są w stanie związać, tutaj podać, jakby zapewnić roślinom, są mierzalne, wyliczalne i doświadczenia tutaj pokazują ścisła, jak i również doświadczenia rolników. Że pozytywny tutaj aspekt stosowania tych produktów na plon i jakość tego plonu. Proszę Państwa, żeby nie było przeprowadziliśmy doświadczenia w roku 2021 z Bożach Jarych. Mamy tutaj jedno z nich: pszenica odmiana filling na Pomorzu, w województwie pomorskim. Robiliśmy doświadczenia yy, właśnie z różnymi takimi rozwiązaniami, które mogą nam, że tak powiem. Yy, które mogą być substytutami nawożenia standardowego. Nie wiedząc nawet o tym, że będzie taka sytuacja z tak drastycznym wzrostem cen nawozów. Ja nawet nie myślałem o tym, że saletra będzie kosztowała 2600 czy 3000 zł. To było dla mnie nie do pomyślenia. Ale już właśnie pod tym kątem, co Grzesiu mówi, Zielonego Ładu, który nas dotknie nie tylko w ochronie roślin, ale też w nawożeniu, musimy szukać substytutów, poznać te produkty, yy, żeby. Nimi zarządzać i proponować je Wam naszym klientom. Zobaczcie Państwo, wyniki: pszenica jara, przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Mamy tutaj, jako bazę, Defend Extra, czyli zaprawę, bo też robiliśmy standardowy temat. Yy, zaprawy to była taka baza, oczywiście, dwa fungicydy, które były robione na, yy, były robione na wszystkich poletkach jednakowo. Cała ochrona. Nawożenie azotowe. To było około 150 kg, czyli nie jakieś wypompowane. Oczywiście na pszenicę jarą przy plonie tam 6-7 ton w średnim roku to wystarcza, ale jeżeli ten plon będzie wyższy do odpowiedniej opady, rzędu 8-8,5 ton, a takie przeszplony macie często rozmawiam, zam klientów, którzy pszenicę jarą potrafią uprawiać i uprawiają, no to po prostu to już będzie za mało, tak? No to popatrzmy sobie. Mamy tutaj Defend Extra i Azotopower. Azotopower był robiony w formie oprysku razem z herbicydami w fazie trzech, czterech liści pszenicy jara, jak już te chwasty nam ładnie wzeszły. Zobaczcie Państwo, to jest prawie tona różnicy w plonie. 5,4 Defent Extra, 6,42 Defent Extra plus Azotopower. Druga zaprawa, Beret Star, nieco powyżej Defendu, ale być może tu jest błąd statystyczny, 5,6 tony, 5,65, 200 kg więcej, ale tutaj mamy Sedaksan, który też wpływa na rozwój systemu korzeniowego i to producent tej zaprawy bardzo mocno podkreśla, to jest dodatkowy taki jakby benefit. Proszę Państwa, ale też poszliśmy dalej. Zrobiliśmy Beret z azotopowerem, tak samo jak w poprzednim doświadczeniu, azotopower w fazie 3-4 liści z herbicydem w formie oprysku doglebowego, bo to trafia na glebę w większych przypadków. I 4 razy robiliśmy nhca Delta po 2,5 litra, żeby łącznie zamknąć 10 litrów. I do tego po 0,8 litra Prolifa MAX, tak żeby były to 3,5, litra, łącznie wyszło 3,2. Zobaczcie Państwo: 7,67 tony. Co jest. Kolejny wzrost do. Yy, patrząc do Beretu Star jako kontroli takiej tutaj, bo bazą był Beret Star. Tak jak mówię, wszędzie były te same zabiegi, czyli dwa fungicydy, regulatory i insektycydy takie same. Popatrzcie sobie, jaki wpływ miało kilka wjazdów dodatkowych do listy, gdzie była NHC Delta z projektem MAX. Łącznie to jest ponad dwie tony z hektara. To naprawdę przerosło moje oczekiwania. Nie mieliśmy oczywiście Bereta Star samego z azotopowerem. Możemy popatrzeć sobie tutaj do Defenda, oczywiście tam różnica między zaprawami. Defenda Extraberet jest 250 kg, ale prawie tona była do przodu na azotopowerze. Czyli co to mówimy? To jest 25-30 kg azotu, i to są realne wyniki, jakie może ten azotopower nam związać. Oczywiście może być to 20 i 40 kg, bo też będzie zależało od pH gleby, przebiegu pogody, ale średnio tak to wygląda. 800 kg do tony pszenicy możemy podgonić właśnie stosując taki azotopower w formie oprysku łącznie z innymi zabiegami agrotechnicznymi, najlepiej do gleby. Ja myślę, że to doświadczenie mówi samo za siebie. Nie będę tutaj robił analizy ekonomicznej, ale jak widzimy na slajdzie, tam gdzie stosowaliśmy pełne nawożenie, że tak powiem, yy, i zarówno do gleby azotopowerem, czy też NHCA Delta wraz z prolifem Max cztery wjazdy przy okazji zabiegów, ta różnica w plonie do tylko zaprawy, ale oczywiście wszędzie były dwa zabiegi fungicydami, odpowiednia regulacja taka sama na wszystkich kombinacjach, czy też nawożenie około 150 kg azotem. Różnica w plonie do samej zaprawy, porównując te dodatkowe elementy, wynosi ponad 2 tony z hektara, co tak jak mówię, no, wynik jest doskonały, przerósł moje oczekiwania. Nawet jak będzie o 30% mniejszy w produkcji, to jak będzie świetnym wynikiem i da duży zwrot z inwestycji. No to może podsumowując. Grzegorz, czym nasi klienci, słuchacze mogą pograć, żeby lepiej wykorzystać to co mają, tak? Ograniczony pewnie potencjał, jakieś ograniczone zasoby w nawozach, może wszyscy mają 100% pokrycie, ale wiemy dobrze, że tak nie jest. Gdzie byśmy szukali rzeczywiście niepozornych, a tych właściwych oszczędności, które nie będą nam rzutowały tak mocno na plon i na jakość? Myślę, że tutaj jeśli chodzi o podsumowanie, to te Podstawowym elementem to będzie termin aplikacji nawozu, bo pada zawsze te pytanie kiedy, tak? Ale ono, ten termin musi być powiązany z opadami deszczu, czyli kilka godzin, kilka dni po zastosowaniu nawozu, czy to płynnego RSM-u, czy granuli, azotu muszą, muszą być opady deszczu, żeby maksymalnie wmyć ten azot i wykorzystać w 100% tą dawkę, którą zastosowaliśmy w naszej uprawie. Tak? Nie możemy o tym zapominać i Musimy tutaj bardziej szczegółowo śledzić tę prognozę, żeby tych błędów nie popełniać. A żeby podsumować tutaj nawożenie, musimy znać zasobności gleby, podstawowe nasze składniki, ale również azot mineralny, o którym mówiliśmy wcześniej. Zachęcamy do prób glebowych aktualnych, żeby zaktualizować tutaj naszą wiedzę o naszych polach, właśnie poprzez na składniki podstawowe, ale też azot mineralny przy różnych przedplonach. Na pewno to będzie z pożytkiem. Da w wielu państwa gospodarstwach możliwość redukcji tutaj, akurat tego nawożenia, lepszego wykorzystania, lepszego lokowania na inne uprawy tych dawek, które mamy kupione. Też pamiętajmy o prawidłowym prowadzeniu struktury ŁANu, żeby nie zagęszczać zbyt mocno naszych upraw, żeby maksymalnie wykorzystać te składniki, ale też rzadszy ŁAN lepiej nam tutaj gospodaruje wodą i nie ma niepotrzebnych strat szczególnie w końcówce wegetacji, kiedy następuje okres upałów i ewentualnie suszy. Też zastosowanie preparatów biologicznych, jakim jest Azotopower, daje nam tutaj możliwość uruchomienia z gleby dostępności 20-30 do 30 kg azotu w całym sezonie wegetacyjnym, które będzie dostępne nie tylko dla roślin uprawnych, ale również na rozkład resztek pożniwnych, czy następne rośliny o zimę, zboża, czy rzepaki szczególnie. Też zachęcamy do stosowania nawożenia do listnego, deltą czy mikroelementami w połączeniu, żeby maksymalnie w tym kilku wjazdach wykorzystać potencjał i przeciwdziałać różnym antagonizmom, o których mówimy, żeby ten plon był jak najwyższy w tych trudnych sytuacjach, ale przy tych bardzo potencjalnie dobrych cenach. Też nie zapominajmy o nawożeniu mikroelementowym, podstawowym, ale też element Właśnie nawożenia cynkiem, czy molybdenem, o którym wspomniałem, ma mieć większą uwagę w państwa wyborach i zaleceniach w dawkach. Ostatnim takim elementem będzie z nawożenia siarka. Czy tutaj stosowanie nawozów siarkowych, szczególnie tutaj to, co w naszej portfolio państwo macie i stosujecie, Prosan Max powinien mieć miejsce tutaj w państwa gospodarstwa, na państwa polach, w państwa uprawach. Jak widzimy, podjęcie decyzji, co robić w tym roku, kupować, nie kupować, oszczędzać, inwestować w nawozy, niby wydaje się trudne, ale tak naprawdę myślę, że po tym programie macie Państwo jasność. Staraliśmy się to mam jasno wytłumaczyć. Myślę, że bez bazy takiej, jaką są przynajmniej te 70-80% potrzeb nawożenia azotem, standardowymi produktami, Takimi jak saletra, RSM, mocznik i tak dalej, czy też uzupełnionymi siarką, bo to jest podstawa efektywnego tego nawożenia, myślę, że nie mamy co szukać, jeżeli chodzi o stabilizację planowania i jakość zebranych płodów. Oczywiście te 20-30% możemy trochę przykamuflować, analizując zasobność gleby, stosując produkt biologiczny, jakim jest azotopower, co mówiłem, około 25-30 kg nam azotu z gleby, co odpowiada. 70-80 kg saletry, czy też produkcji 800 kg do tony pszenicy dobrej jakościowo, a przecież też uważam, i, i jasne to jest, że za pszenicę jakościową już widać to dzisiaj, będzie ekstra premia też w przyszłym sezonie, i tu możemy sobie obniżyć wzrost kosztów. Uważam, że co najmniej o 57% mającą jakość, czyli nawożąc rozsądnie. Oczywiście LHCA Delta, również o której Grzesiu mówił, a to powtarzam kolejny raz, jest doskonałym rozwiązaniem, które rzeczywiście Wpłynie nam na poprawę jakości, jak również na można tutaj nieco zredukować dawkę nawożenia około 10%, może 15%, albo dać to samo i poprawić jakość i uzyskać tą premię. Mamy to sprawdzone, doświadczone. Oczywiście odżywianie do listy, Max 0 jako baza, ale powiedzmy uzupełnione dodatkowo molibdenem, czy nawet dawkami cynku, który również wpływa nam na lepsze wykorzystanie azotu, będzie kolejnym ekonomicznym aspektem, który warto zrobić w tym roku. O siarce już mówiłem więcej nie będę mówił. Podsumowując, Chciałbym zwrócić Państwu uwagę również na to, że firma Procam przygotowała pakiety tak zwane konferencyjne, w których macie, mamy propozycje dla Was sprawdzonych zabiegów ochrony roślin, gdzie są najlepsze produkty sprawdzone od lat w produkcji, jak również w doświadczeniach. Macie tam również odżywianie do listy, te wszystkie produkty, o których mówimy, oprócz Powera, który jest w propozycji Oddzielnej solo, ponieważ mieliśmy fajną promocję i ona do dzisiaj trwa, część z Państwa mogła go kupić, to po prostu nie chcieliśmy wkładać go do pakietów tam, po prostu można to cały czas skorzystać z tej promocji. Natomiast w, tym pakiet, w tych pakietach do ty dedykowanych dla rzepaku, zbóż czy też kukurydzy jest również NHCA Delta, Prolif Max 40, czy Prolif Macro P, czy też cynkofot zawierający cynk i fosfor, też ciekawe rozwiązanie, nie tylko dla kukurydzy, też dla innych Upraw i zachęcam Państwa do pytania o te rozwiązania, ponieważ macie tam podaną cenę, gwarancję dostawy, a także gwarancję najwyższej jakości rozwiązań, które wykorzystacie w trakcie sezonu. Ja myślę, że to jest propozycja w dzisiejszych niepewnych czasach, w niepewnych dostawach. Nie wiemy co wiedzie, kurs euro wysoki, nie wiemy co się wydarzy. Dla klientów, którzy chcą działać i gospodarować rozsądnie, stabilnie. I uzyskiwać wysokie plony nie tylko za pomocą wysokiego kosztu, bo one bez dyskusji na pewno wzrosną poprzez nawożenie wzrost cen paliwa, ale też uzyskać, co Grzesiu powiedział, tą ekstra premię za wyższe ceny płodów rolnych, które powinny nam, że tak powiem, tą szalkę wagi wyrównać, a nawet przeważyć na korzyść tego, który zrobi to dobrze, rozsądnie i z głową. Zachęcam Państwa do kontaktu z naszymi agronomami w celu. Odpowiedzenia na pytania przez Państwa stawiane oraz do zapoznania się z naszą ofertą specjalną pakietów na sezon 2022. No cóż, nasz program, Szanowni Państwo, dobiega końca. Ja w swoim imieniu Grzegorza serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. No i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Na nadchodzący czas życzę zdrowia, no i udanego sezonu. Zbliżającego się 2022, który nie będzie łatwy, ale myślę, że wspólnymi siłami klienci wraz z nasi agronomowie poradzimy sobie kolejny raz z takimi sprawami i wyjdziemy obronną ręką. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym sezonie. Do widzenia.